Największa baza terrorystyczna na świecie, jaką Gaza była pod rządami Hamasu, została już praktycznie zdemontowana, zaś końcówka w Rafach opóźnia się jedynie wskutek manipulacji Bidena. W tak zwanej wojnie miejskiej, w terenie usianym licznymi podkopami, Cahal posługuje się często małymi dronami do namierzania i niszczenia gniazd terroru, zarówno w domach mieszkalnych, jak i w tunelach pod ziemią. Tego typu wyzwania operacyjne wymagają ścisłego współdziałania między siłami lądowymi, lotniczymi i morskimi. Cała ta wyrafinowana machina przyda się jeszcze bardziej w bliskiej już wojnie z Hezbollahem na arenie libańskiej.